Dzień dobry, halo, halo, witam was serdecznie, bliższej strony, witajcie na moim kanale, witajcie na M-Studio, witajcie, witajcie, jeszcze raz powiem wam delikatnie rzecz ujmując, witajcie. Receiving incoming transmission. O, nawet gdzie niegdzie chyba powiadamiać zadziałał. Witam was serdecznie, nazywam się Emil, to jest StarCraft 2, to jest The Ultimate Series przed nami, no, które właśnie w tym momencie startuje. Może nawet byśmy jakieś logosy dali, żeby było lepiej. Po stronie prawej, w kolorze niebieskim, jest Terranem. Masa jest tyranem. Jego przynikiem natomiast jest Mana, nasz polski Perotos. Gram na serwerze amerykańskim. Są to ćwierćfinały. Ćwierćfinały Ultimate Series i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawili tutaj. Jeszcze odpalę dashboard, żeby mieć podgląd. Ładnie, pięknie. Wspaniałe. No i dobra. Co tutaj mamy? Robotic Facility postawione przez Manę. To jest mecz, który miał być rozegrany w dniu wczorajszym. Niestety, z powodu niestawienia się masy, nie pojawił się. Spotkania nie było, no i tyle. Życie bywa tak bardzo, bardzo okrutne czasami, ale masa po prostu coś się tam pomylił. Mana był spoko, powiedział, że nie ma najmniejszego problemu, możemy jutro zagrać. Organizatorzy też się zgodzili, więc dzisiaj mamy raz, dwa, trzy BO3 i jedno Best of Seven. Największa niespodzianka dnia wczorajszego to jest przegrana 3-0 Serala, przy czym ja się śmieję, że Seral nawet nie grał w tym turnieju, w tym tego spotkania. Ponieważ, wiecie, za tydzień jest blisko, no Open Week blisko nowy, nawet mniej niż tydzień. Ta dwójka może na siebie wpaść, po co pokazywać buildy, po co pokazywać, w jakiej się jest w formie. Po prostu grał jakieś tam głupoty, Seral. Chociaż jeszcze nie wiem, czy nie mógłby jakichś zwykłych lingów zagrać, albo coś w tym stylu. No ale przegrał 3-0 z Nibem. To jeden plus jest taki, że moim zdaniem Nib jest bardziej w zasięgu zarówno Elazera, jak i Masy, przynajmniej Many, niż Seral, który by grał na poważnie oczywiście, to co innego. To zupełnie inna sprawa. Okej. Reaper skautujący oberwał. Już zniknął, już go nie ma. Czy wszystko dobrze działa? Ja mam nadzieję, że wszystko dobrze działa. Dobra, audio działa. Czyli to opóźnienia, kocham to. Dobrze. Popatrzmy, dwa gatey dostawione. Proszę bardzo. Immortal, no i teraz sprawa jest taka, z przodu postawiony bunker ze strony masy, bo boi się, że tu może być jakiś oczywiście timing push. Mana zostawia kolejnego sobie gate'a, kolejnych gazów na razie nie widzimy. Jeszcze jeden gate, czyli łącznie będziemy mieli raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk z tego, co wyliczyłem tutaj. Patrzcie, umiem liczyć do pięciu, jestem bardzo mocno szokowany, że potrafię, ale jednak. Muszę wrzucić informację gdzieś na Facebooka, że się stream rozpoczął, bo zupełnie o tym zapomniałem. Piątka gate'ów, czyli będzie tego wszystkiego szóstka, no i timing push jak najbardziej strony Many. Oj, Mana się właśnie minął z przeciwnikiem. Pytanie, będzie jakiś master recall, nie będzie, warprism się pojawił, miny tutaj będą rzucane, oczywiście, że tak. Mana, spakuj część tych jednostek do warprisma, ładnie porozstawiał na razie. Tu by się oczywiście warpin jakiś nowy przydał. Mana już warpuje stalki, trzeba będzie się oczywiście twardo bronić. No walczy jeszcze z minami, żeby było co zabawniej, te jednej miny nie zniszczy, no i obawiam się, że... Harvestery zabite. W sumie nie jest źle. Oj, nie. Oj, to teraz to zabolało. Nie, dalej nie zabolało. I Mana miał okazję, żeby tutaj zareagować. Proba wysłana do walki. Byłoby fajnie, gdyby proba powalczyła. Ostrożnie, no. To jest akurat mega upierdliwe. Okej, więc miny były zniszczone. Łącznie 6 harvesterów. Mana w tym samym czasie będzie szykował się, żeby wbić się do środka. Cofa się masa trochę wyżej. To akurat był chyba lekki błąd z jego strony. Pięknie medivac zestrzelony. No i teraz go force fieldy będą potrzebne. Jeden, drugi, dobrze, trzeci. Jeden immortal to jest wśród mało, żeby tego warp, żeby niszczyć ten bunkier, ale może wystarczy. Mamy 4, no ale teraz trzeba dobrze wymikrować to wszystko, aby rozwalić. Dobra, bunkier padł, immortal się jeszcze trzyma. Mana przerzuca te jednostki. Świetny push ze strony Polaka. Harvestery zaczynają powoli ginąć. Nowy warpin oczywiście by się przydał. Gdzieś są te stalki, które były gdzieś tam chyba z tyłu zwarpowane. Nie, one jeszcze doszły. No i pięknie, Zoty z przodu przyjmują na siebie obrażenia. Kolejna porcja, tym razem Adeptek dwóch. Jeszcze mina się pojawia z przodu. Mana cały czas emigruje, cały czas walczy. Zabił 13 harvesterów. Stracił jednak warp prisma, co jest akurat dosyć bolącą sprawą. Jest obserwer ze strony Polaka. Trochę bliżej podlecieć, zesnajpować miny i cały czas kontynuować tą agresję. Jedna mina oberwała, drugą zdąży. Niestety nie, ale to adeptki będą już wjeżdżały do środka. No i pakowane, spróbuję to wyrzucić i zaatakować. Mana się cofa. 13 harvesterów zniszczył. Niby spoko, tylko troszeczkę jednak mało na dłuższą metę.
Pamiętajmy, że Terran to jest Terran, ale Terran też na dwóch bazach jedzie. Terran sobie trzecie nie przejął. Gdyby Terran stawiał sobie trzecią już, gdyby trzecia była przyjęta, no to Polak miałby ciut więcej problemów. Teraz oczywiście musi grzecznie wrócić do domu, bronić się przed tą agresją, która właśnie się zbliża. Nie wiem, czy on widział tę... On to widział? Nie widział? Nie widział chyba. Oj, chyba nie widział, bo probami zaczął uciekać. No i niestety teraz zauważył ciut późno rozpoznanie. Scout śmiercią, jak to doskonale widać. Pojedyncza adeptka, byłoby fajnie, gdyby... Właśnie, ta adeptka zginęła i nic więcej. I drop adeptek do bazy, co jest świetnym pomysłem. Dobra kontra do strony Polaka, do tego jeszcze kolejne dwie adeptki wyzwane. Eko za eko, proszę bardzo, ale przeciwnik ma jeden mały problem. Otóż jego tutaj nie ma. Tu nie ma żadnej armii na dole, żeby się bronić. Zauważcie, jeszcze dropowanie do maina Polaka. Tu są stalki, mortale. Cała armia cały czas czeka. U góry jakikolwiek nowo dział, jeżeli chciałby nawet wyskoczyć, to od razu by walczyły z maną. Z tym, co siedzi w tym miejscu, więc tutaj masa nie może nic wielkiego zrobić. Dwa harwestery zniszczone, jakiekolwiek oddziały nowe ze strony masy będą z automatu ginęły. Będą z automatu ginęły. Dobrze, i Immortal się utrzymał. O, miny tutaj chyba nic wielkiego nie zrobiły. To fajnie. No, to wygląda trochę na wygraną manę, ale jeszcze tutaj jest ten Mordra, bo fajnie się pozbyć w sumie. Jeden strzał im wystarczyło, ale 9 harwesterów padnie, więc to i tak jest mega sytuacja dla Grześka. Killim, Grzesiek, killim. Dobra, Grzesiek go killim. Grzesiek go bardzo ładnie killim, bym tutaj powiedział. Nad wyraz ładnie go Grzesiek tutaj killim. 16 harwesterów zabitych, ale przynajmniej dwie bazy do dwóch. To zwykle jest sytuacja, w której lepiej czuje się Terran. Dzięki oczywiście mułom. Plus jeden do ataku już jest, plus jeden do obrony też za chwilę zaskoczy. Ja nie wiem, czy tego warpizma teraz nie byłoby dobrze wrzucić na przykład do maina, a całą resztą armii wchodzić środkiem. Na razie adeptki, jeden immortal. Ajajaj, tutaj warpizm oberwał. To akurat zabolało trochę za mocno, bym powiedział. Znowu harwestery są ściągane, żeby walczyć. To znaczy, że nie wydobywają. Jeden force field, jednego force field za zamiarką, chociaż SCV-ki tak się poblokowały. Więc teraz kroczek do tyłu, strzał, pięknie. Może adeptkami spróbować wjechać na górę, żeby rozgonić przeciwnika. A tego warpizma szkoda, że tak mocno oberwał. Zamknięte już wejście, do tego mina z przodu ustawiona. A, ładnie aktywowana jedna mina. Świetna kontrola Grześka. No i cóż. Zobaczmy, produkcja. SCV-ki cały czas u masy. Próba teraz... To było dobre miejsce, żeby się tutaj zatrzymać chwilę i powalczyć może. Spróbować zatrzymać, powalczyć. W międzyczasie warpizm od tyłu. Dwie adepki się tam pojawiają. Może z tym walczyć. Mana ucieka. Pamiętajmy, że masz shield battery, jakieś zloty, jakieś centry są. No a ta dwójka chyba chciałaby się eko zająć. Nie wygląda. Jednak to chyba tak fajnie, jakbym chciał, bo już wyglądało, że prawie się przebił przez niego. No ale masa jednak ma muły. Tych harwesterów masa stracił 40 sztuk, ma na połowę, nawet mniej niż połowę tego. No i teraz warpizm do Harasu. Aj, szkoda. Zniszczony, przynajmniej jedną minę tutaj złapie. Nie ma nawet co przeskakiwać, panie Grzegorzu. Tylko siedzieć na miejscu, walczyć. Mina, jedna SCV-ka. Druga nie ma. Pamiętajmy, że Terran jest już na blidach 1-1. Brakowało niewiele, żeby mana w sumie wykończył tu przeciwnika. Ale czasami tak jest, że no mało wystarczy, że brakuje. Szkoda, że ten warpizm tak oberwał. No bezpiecznie by się później go używało do ratowania jednostek. No i niestety masa ma już 1-1. Ma większą armię, ma mediwaki, ma... No marnicy, ma rudery, to jest wszystko to, co potrzeba, żeby kontrolować aktualnie manę. Okej. No i co się dalej będzie działo? Na razie widzimy, jak snajpuje mu Immortale. Kolejne dwa są potrzebne. Mam też drop od tyłu, ależ w pięknym miejscu wylądował masa. No brakowało tych dwóch Immortali z przodu. O wiele łatwiej by sobie poradził, lepiej by sobie poradził z tym Moruderem przeciwnika. Aż się musiałem napić z tych wszystkich emocji. Ustawmy teraz kamerę, na którego jest graczy, żebym zdążył wrzucić informację o tym, że stream się rozpoczął. No kurde, no. Bo nawet nie miałem czasu tego wrzucić.
Okej, to jest best of 5, czyli no jakby nie patrzeć do 3 wygranych, nie powinno być źle. Uwaga, oddział na dole próbuje wejść, force field, bardzo cenny, przyblokowana armia. Duża ilość adeptów tutaj się dostaje i powiem wam szczerze, że te adepty będą na dole bardzo niebezpieczne. Problem taki jest taki, że mana tutaj musi się bronić i na razie na tej rampie sobie jakoś radzi. I jeszcze energię na force field ma, za chwileczkę będzie zabawa na dole, już jest ta zabawa, o której mówiłem. Jedna mina oberwała, SV-ki teraz padają, ale znowu wymiana eko za armia. Manie po prostu armii będzie brakowało tutaj z przodu, żeby się obronić. Jaj. Lipa, moi mili państwo, lipa. Co z tego, że eko obedwało? Teran nie potrzebuje sypałek, żeby wygrywać. GG, 1-0 dla Terana, 1-0 dla masy. Mapa numer 2 właśnie się rozpoczęła. Ta mapa to Acid Plant. Po lewej stronie mamy manę, po prawej stronie natomiast jest masa. Krytyczna. Wiecie, o masie tak sobie kiedyś Białek rozmawiał o życiu i tak dalej, na wypoku, ale to chyba nie o tym masie. To też jest Koreańczyk, ale taki nie do końca Koreańczyk, bo z obywatelstwem kanadyjskim, no to paszportem kanadyjskim może i bo obywatelstwo kanadyjskie ma. No nic, pomyślimy, zobaczymy. Co tutaj ciekawego będzie się działo w tej grze? Dobre pytanie. Very good question. Są Raksy, mamy Supply Lipo, dobrze, do tego wszystkiego Gateway i Pylon, też dobrze, też fajnie, więc powolutku to się oczywiście tutaj rozwija. Ja zapomniałem wrzucić info na Twittera, wiecie co, ja skorzystam z okazji i wrzucę info na Twittera, a wy macie dobry moment, żeby też wrzucić, polubcie wrzut mojego Twittera, jak jesteście na YouTubie teraz. Dlaczego by nie? Masa Best of 5. To jest bardzo dobry moment, w tych są. W opisie kanału powinny być takie rzeczy. Myślę, że byłoby dobrze też dorzucić. Byłoby fajnie dorzucić też, jak on się nazywa. Co miałem dorzucić? Link do powiadamiacza, ale nie wiem, czy YouTube się nie, pogniewa. Dopiero wtedy byłaby zielona bluza, ta bluza była niebieska. Chyba, że kolory są dziwne. Oby ją zasmarkałem. Dobrze. Cybernetic Core na miejscu. Okej. Powoli. Próba sobie co poskautowała, to sobie poskautowała. Próbuję tutaj jeszcze coś więcej zeskautować. Gania się z tym Marinesem dosyć zabawnie. Aaaa, pełny skaut! No nie bardzo. Padł. Ekspansja od many już jest. Ustawiona, ładna, piękna. No to wsiął. Ja w ogóle dzisiaj też. Tak się na styk wyrobiłem, bo mieliśmy dzisiaj trochę roboty z Martą, ale postanowiliśmy, że musimy jechać na saunę i się odstresować po tym wszystkim. I aktualnie ze mnie jestem zrelaksowany, jestem taki jak galaretka, o tak. Jestem jak ten, nie wiem, zielony creep, co jest na spawning poolu. Nie wiem, czy to jest creep, czy to jest. Ale ta galeretka spawimpulowa, dokładnie taki, przyjemnie, mega przyjemnie. Polecam wam sauny. Jak ktoś nie lubi, to ja też powiem wam, że nie lubiłem, ale z czasem dalej nie przypadam, jak jest zbyt gorąco. Ale warto. Mamy proxy, jakby ktoś nie zauważył, jest proxy ze strony Terana. Proxy, który niestety nie będzie zeskautowany przez polskiego gracza. Jeden stal kontra piątka Marinesów. No przy idealnym mikro i odpowiednio dużej mapie, no to dałoby się to ubić. Tylko, że musiało być raz. Idealne mikro, dwa odpowiednio duża mapa. Ale dorzućmy do tego sobie jeszcze adeptkę i nagle zaczyna się robić dosyć nieprzyjemnie. Już widzi tą masa. No i teraz próba walki. Dobrze, wskoczy tam. Powinien tam wskoczyć w każdym razie. No, wskakuje. Zaczynamy więc ostrzału, ale za chwileczkę dwa kryliony się pojawią. Więc no, nie ma co ukrywać. Kryliony to wyczyszą. I teraz mana, czy zobaczył tą SCV-kę? Nie jestem pewny. W 100% czy SCV-ka była, no trochę ma na to zaryzykował, bo co, przeciwnik nie będzie miał żadnej obrony? Czy zagłosowane? Oczywiście, proszę państwa, zagłosowane jak co roku, co 2 lata, nie wiem co ile są różne wybory, ale nie ominąłem żadnych wyborów od kiedy skończyłem 18 lat. Nie, czekaj, stój, ominąłem jedne samorządowe, drugą turę w Ostrołęce raz. Ale to dlatego, że nie było mnie nawet w kraju chyba wtedy. W pierwszej turze zagłosowałem i na prezydenta Ostrołęki nie zagłosowałem dawno temu.
Tonia jest, czuje się z tym źle. Ale tak to zawsze. Dobra, kryjącą będzie więc wszystko opakowane. Ma na świetnie rozstawiony pylon, więc wie, gdzie ma być ta niespodzianka. Już zauważył przeciwnika. No i teraz próba oczywiście przechwycenia tych mediwaków. Próbuje mediwaka zniszczyć, czy wpierw kryjony? Wpierw mediwaki, potem będą oczywiście łapane kryjony. Warpin pojedynczego stalka to jest jednak ciut za mało w tej chwili. No i obawiam się, że Polak stracił troszeczkę za dużo tego wszystkiego. 12-13 probek za 4 kryjony. Jednego mediwaka. Bym powiedział, że trochę jednak słabo. Ten nawet chciał się Immortal rzucić, żeby zemstę jakąś zrobić, ale jednak. Okej. Popatrzmy. Obserwer. Piękny on jest. Szkoda tego Kocoumanu właśnie teraz oberwało. W tym samym czasie przeciwnik sobie trzecią bazę stawia, więc bardziej ekonomicznie będzie grał. To jednak ma pewien plus, jeżeli chodzi o naszego gracza. Otóż Mana ma teraz takie okienko, kiedy przeciwnik będzie zajmował się właśnie tym swoim eko i nie będzie atakował. I teraz Mana musi podjąć decyzję. Albo idziemy mocno w armię, albo naprawiamy eko, albo spróbujemy w międzyczasie gdzieś jeszcze poharasować. Ale coś trzeba tutaj zrobić jak najbardziej. Tego jestem pewny. Ach, ma sobą na zielono. Ma sobą na zielono, widzisz? Ty sobie żarty ze mnie robił. Dobra, jest drop, trójka adeptek, więc odpowiednia ilość, optymalna. Na razie dwa harwestery zabite, to jednak jest ciut mało, tam nie ma co wskakiwać. Można się bić z przeciwnikiem i właśnie to robi. I trochę tutaj masa musi uważać, gdzie jest w ogóle armia jakaś masy, coś jeszcze więcej. Tutaj mamy pojedynczego Marinesa, tylko i wyłącznie mamy pojedynczego Marinesa od góry. No i adeptki były dosyć upierdliwe, spróbujmy przerzucić jednostki na dół. Blokowanie wydobycia zawsze jest bardzo przyjemne. Walka z strzankami nie jest najlepszym pomysłem, ale dorzucę sobie tego wszystkiego stalki, więc może nie będzie wcale tak źle. Tu jeszcze będzie blokował stalki, przecież przeciwko strzankom, no zadają lepsze obrażenia niż tutaj adeptki, więc kolejny strzank oberwał. I tak z małej chmury duży wpierdziel może będzie. Trzy harwestery zawite, kolejne. Strzank jeszcze nie rozstawiony. No można być upierdliwym i oczywiście pakować się do War Prisma. Tylko, że tu jest trzeci orbita. Tu są dodatkowe muły. Strata tych sześciu? Łącznie 10 harwesterów to jest raczej nic wielkiego. To będzie fajna sytuacja, bo będzie zrzucony za chwileczkę B prosto... Właśnie o tym mówiłem. Z jednej strony zrzucił, z drugiej strony próbował wskoczyć. To zostało zniszczone? Tak. No i co teraz? Atakowany jesteś z dwóch stron. Jaka decyzja? Mana ma plus 1 do ataku, przeciwnik bezupgrade'owy właśnie. A to zostanie przechwocone od dołu, blokuje to wydobycie, stara się blokować to wydobycie. Samemu jednak nie dorzuca nowych probek, jeden od 44. Mana spróbuje atakować tym, co posiada, spróbuje skończyć ten meczek tym, co posiada. Plus 1 do obrony jeszcze dorzucone. No ten containment założony to jest o tyle dobre, że masa nie może przejąć trzeciej bazy, ale wszelkie straty ekonomiczne od razu sobie odbudowuje. Nawet nie czeka na to. SCV-ki są non-stop tworzone. A i tak pamiętajmy, że Mana więcej harwesterów stracił. No i gdzie jest Warpism, który powinien teraz... Jest? Myślałem, że był. Próba wjazdu pod to wszystko, nie wiem, to jest dobry pomysł. Strzanka trzeba by zniszczyć. Gdzie ten Immortal walczy? Dobra, strzanka zniszczony, więc może się uda. Mana ma jednak już, zauważmy, większą armię. Guardian Shield, raz odpalony Force Field'a. Jeszcze jednego tutaj można uczyć, że przy nich nie podchodził zbyt blisko. Podzielić tą armię? I tego nie robi. Warpin, Manek, gdzie jest Warpin? Energię na Force Field'a jednego masz. Chyba czeka z tym Force Field'em, aż SCV-ki się rzucą na niego, bo coś w tym stylu przyblokuje. 14 harwesterów zniszczonych, armia zaczyna wyglądać bardzo podobnie. Znowu jest na korzyść Mana, bo świeżutki Warpin był. Mana upgrade 1-1 i to pozwala mu wyjść na prowadzenie, powiedzmy sobie. Kolejna mina uderzyła tutaj, to zabolało, zablokowane ekspansje. Byłoby jeszcze pięknie, gdyby tą ekspę zniszczył. Byłoby żyć, nie umierać, ale SCV-ki już się tym zajmują, już jest naprawa. Ale za to można zniszczyć eBay, nie będzie plus 1 do obrony. Byłoby fajnie, gdyby Mana to oczywiście zobaczył i rozwalił ten upgrade. Supply depoty niszczy na zasadzie, żeby tej nowej armii nie było żadnej tworzonej. Weź zniszcz tego eBay'a, Engineering Bay'a, Mana. Grzegorzu, wskoczy, nie, Grzegorzu tutaj, proszę, bij, lej!
Pięknie! A, dałem manie jeden wynik, przepraszam. Ja tak zawsze chciałbym dawać manie ten jeden wynik. I pakuje się, teraz tak, mana to zobaczy Immortalem. Co się dzieje? Immortal no niestety zacznie obrywać. Aż mógł tutaj już powalczyć sobie trochę. Ach, pięknie uratowany Immortal przez manę przy użyciu Warp Prisma. A Blink by się przydał, nie ma jeszcze tej dwie salwy, ale mana teraz może warpować jednostki gdzieś u góry i przygotować się do obrony, albo nawet zrobić Mass Recalla. Co zrobił w tej chwili, tylko gdzie on tego Mass Recalla jest? Mass Recall, 4 adeptki, nie, 3 adeptki, 1 Stalk. Okej. Okay. Jest dropik na dole. No i zaczyna się teraz, powiedzmy sobie, ta zabawa. Co on myśli tą ekspansją? Wy mi powiedzcie, co on by chciał nią tutaj zrobić? Nie wiem, ale jest dobrze, jest bardzo fajnie, 55-35, harwestery na korzyść Grzegorza, jej! Bardzo mnie to cieszy. Dobra. Cały czas ten warpism gdzieś tu będzie wisiał nad nim. No w ciekawym miejscu próbuję przejąć tą ekspansję, przy czym to może być zeskautowane przez manę, kiedy będzie jakimś od... Będzie prawą stroną przechodził. No i teraz poleciały muły. Mana jeszcze widzi, trzeciej bazy tutaj nie ma. Mana zobaczy też, czy na dole jest trzecia baza. Zobaczy, że nie ma w jednym miejscu, w drugim miejscu. I się tak będzie zastanawiał. Czy on to gdzieś schował? O, to jest dobre pytanie. Świetnie, że ten eBay był zniszczony, plus jeden do obrony, zablokowane na dłuższy okres, powiedziałbym, czasu z przyzwyczajenia, ale potem będzie, haha, powiedział dłuższy okres czasu, nie ma czegoś jak okres czasu. Aha, i ten czatek zawsze wie wszystko najlepiej, bo czatek skupia ekspertów. Pamiętajcie o tym, największych. Nie ma większych ekspertów niż czatkowi. Okej. Okay. Mana dalej nie widzi tej ekspansji, trochę szkoda, gdzieś jakiś skanik poleciał po lewej stronie, a pojedyncze Marines, proba jeszcze skautująca. Jedna rzecz, której się boję, to właśnie to, co teraz będzie robił Masa, czyli szykował się na jakiś Doom Drop. Dwa Madiwaki zostały z tym. Jeszcze tam coś do uspakował, bo szkoda, że Mana ominie to wszystko. Liberator zostanie akurat przechwycony. To będzie fajna sytuacja z tym Liberatorem, bo Mana też przy okazji powinien zauważyć ekspansję. Jeżeli pobiegnie prawą stroną, będzie ją widział. Okej, świetnie. Nie, zatrzymał się! Oj, Grzesiu, źle. Energia na Mass Recall, energia... No, jest energia na jeden Mass Recall, dobrze. Tyle fajnego, więc lecimy na jakąś wymianę baz. Destruktory są ze strony polskiego gracza. O, tej XP jak nie wiedział, tak dalej nie wie. Zobaczył tam, co się przyjmowane. Teraz powinien sobie myśleć, że to jest ta trzecia, ale to nie jest ta trzecia. To jest ten main, który emigrował właśnie. Chyba Destruktor grzmotnął przed sekundą, albo mi się tylko wydaje. Mana już widzi, co się dzieje. Będzie Mass Recallu. Na razie nie. Sypałki są przerzucane na drugą stronę. I to trzeba się... część salków zostało, więc udał radę przechwycić jednostki. Pięknie, Grzegorz. 1-1. No i dobra. Jest kolejna mapa, mamy manę, mamy masę. 1-1 po stronie. Prawej jest nasz Grzegorz na niebiesko. Ich masa na niebie, na zielono. Lub na czerwono, jak to woli. Kolory są względne całkowicie. A, jak fajnie, że wróciliśmy do streamowania. Ogólnie rzecz ujmując, to powinno być dużo streamów teraz. Powinno być bardzo dużo streamów, bo jako, że kończymy z Martą, jak to się nazywa, remont, no to Marta wpadła na pomysł, żeby brać kredyt i kupić mieszkanie. To jest dosyć zabawna sytuacja, proszę Państwa, to jest mega zabawna sytuacja, bo jedna i druga strona stawia jakieś proksy. I Mana prawie zobaczył przeciwnika, przeciwnik nie widział jego. Aha. A trochę Grześ jest! Zobaczył, jeszcze Marines się zablokował tam z tyłu. Okej, więc to jest fajna sytuacja. Mana dwa stalki, no robotnik na pewno by się przydało. Tu jesteśmy tego pewni, na cyklony trzeba bardzo uważać, chociaż widzimy, że zatrzyma
Okej, Marinesu więcej robić nie będzie. Kolejne proxy ze Sony Many. Zelot się zbliża, to będzie fajna sytuacja, bo Zelot może zablokować. A, świat, Zelot nie zablokuje tego przede wszystkim, dlatego że Marines już... Ale nie, zablokuje. To będzie płatki numer, że ten cyklon będzie zmuszony jednak grzecznie wrócić do domku. A biorąc pod uwagę, co się dzieje, jest Shield Battle ze strony Many, jesteś Stargate, jest Syr, jest imprezka. No i teraz tak, byłoby fajnie jakąś tu presję nałożyć, coś zrobić z tym cyklonem, zanim reszta armii się pojawi. Mana będzie miał na pewno dużo problemów z tym wszystkim, jak widzimy teraz, i nie jestem pewny, czy tutaj z przodu mu się uda coś zrobić. Przede wszystkim ta SCV-ka jest mega upierdliwa. Jedyne, co może ona aktualnie niszczyć, to są to Marinesy. Ma pewność, że Marinesy będą zabite. Dwa stalki, ale dwójka Marinesów jeszcze się pojawia. Oracle albo Void, coś w tym stylu, to by się przydało. No nie może tego ubić, nowe oddziały nie podchodzą. Jest jeszcze jeden stalk. Marinesy, ubijaj te Marinesy. Dawaj te Marinesy, potem z cyklonem będziesz się jeszcze jakoś bawił. Będziesz próbował mikrować, panie Grzegorzu. Jest Void, o którym mówiłem, byle do Voida. A pamiętajcie, że Masa miał tutaj problem, bo on przerzucał jednostki, a to oznacza, że w tym momencie ich nie stworzył. No tak. Niewiele brakuje, jest zniszczony! Zwycięstwo! Tak mi się wydaje, mam nadzieję, że zwycięstwo, ale pięknie Grzegorz to zrobił. Jeszcze ten Shield Battery z tyłu, blokada expy, bunkier jest stawiany troszeczkę za późno. Zobaczymy, ile SFA jak zginie. Chyba jedna padła, co nie? Nie, żadna SFA na razie nie padła, żeby było zabawnie. No i co? Mana ma tego Voida, będzie miał wizję, może zająć się czym tylko tak naprawdę będzie chciał. Spróbuję powalczyć z armią. Próba zniszczenia bunkra, to chyba jest bez sensu. Jakieś tam Marinesy ubił, ale nic wielkiego, jak zauważyliśmy. Tutaj supply depoty trzeba łapać. Jednego, drugiego, trzeciego. Trzy supply depoty do zniszczenia. Do tego zauważmy, że Polak stawia sobie już ekspansję. Standardowa ucieczka Voidem. I teraz chodzi już bardziej na zasadzie nakładania presji i bycia upierdliwym, niż realnie zrobienia jakiejś tej krzywdy. Tak mi się wydaje. No cofnij tego Wojdzika. A, polowanie na Wikinga! Tak! Ależ... Mana doskonale wiedział, czego się tutaj może spodziewać, jeszcze jak podleci z tej strony. Ekspansji raczej nie zniszczy, minę mógłby rozwalić. Ale przybrał chociaż... Nie, zniszczy. I odpal tu na atak lepszy. Odpal, będzie zabawny. Odpal atak, zniszczy. Było. Gdyby odpalił Prismatic Alignment, dałby radę to wszystko rozwalić. Niestety tego nie zrobił, życie jest okrutne. Dark Shrine, no jak when behind go Dark Shrine, tym bardziej, że... Ej, ale nie, to chwila, moment. Teran jest behind, to tak... W sumie w Harvesterach nie bardzo, ale w ekspansji już jak najbardziej jest. Szkoda, że Void nie wyskoczy, a może Void wyskoczy... Blisko, bo Prote jeszcze walczył. W sumie dobrym miejscu walczył. Kolejnego Marinesa zasnajpował. Trochę tu przeciwnika łapie. Jednak jest w planach pylon ze strony Grzegorza. Jakby doczeka na ten odpowiedni moment, kiedy... Próbuję to jeszcze dorwać. No, zniszczenie cyklona byłoby dosyć ważne. Ta dwójka jest upierdliwa. Viking zostawiony z przodu. On jest problematyczny. Musi się skończyć robić ten... O, odpuścił. Puścił pylona, tak? Może gdzieś bardziej po prawej stronie postawi. Sierenak mi zrobił powiadamiacz. Oj, wiesz co, Robert poprawia mi ten powiadamiacz. Nie wiem, czy teraz jest szansa, żeby ten Wojtek się pojawił. Raczej nie, ale i tak jest okej? Okay? Mi się wydaje, że jest okej. Chociaż expo już jest postawiona. Deteki będą fajne. Tak, deteki będą tutaj nawet bardzo fajne. I teraz miejmy nadzieję, że przeciwnik tutaj nie będzie miał energii na skan. Nie ma. Nie, tu jest. Jest na jeden skan tylko i wyłącznie na razie. Deteki już się wbijają. Jeden w armię, drugi wejko próbuje. O, góra jest otwarta. Więc świetnie to wygląda. Ups! Ewidentny miski z jednej strony, kolejny skan też będzie, ale parę spaj powinno być zabitych. W międzyczasie mamy Vikinga lądującego na tyle, gdzie ma nas ciupę 4 harvestery. Pamiętajmy o tym, że skan jeden wymuszony, za chwileczkę będzie kolejny wymuszony. To są denerwujące rzeczy. To jest coś, czego na pewno nie chciałby robić Masa. No, Grześ, uciekł. Mega ważna sytuacja, że dał radę uciec. Byłoby fajnie, gdyby jeszcze jeden deck teraz sobie tutaj przytuptał.
do tej bazy. Zauważmy, że obie strony jednak mają już problemy z wydobyciem w swoich mainach, bo tam... Boże, 10 harvesterów łącznie ma nastracił teraz. 12 do tej pory. Pójść z Archonem? Ups. Ups, a potem widzicie, że niby spalanie śmieci, gazownia się pali. O panie, to trzeba wysadzić, położyć ładunek odpowiedni, zrobić kabum, zabrać całe powietrze i wtedy zalać wodą szybko, żeby nie miało co się palić. W sumie ma, jakby teraz spuszował, to by dużo złego zrobił. Dwa cyklony, trochę marnisów, miny. Miny zostały przesadzone, trochę szkoda z tymi minami, bo one jednak za... będą zadawały tych obrażeń z porawą, a na teraz dwa kroki, no nie do końca w tym stanie co trzeba. Obawiam się, że ta zwierzyczka może być jakaś rzucona i gdyby SF-ki były ściągnięte pod Archon, a mana cały czas... Wyjechał. W sumie... Chodzi o blokowanie tego wydobycia i znowu Viking z tyłu wylądował. Te Vikingi są mega upierdliwe, jak widzicie doskonale. Czy jest upgrade na adepta? Adepta? Jest! Steam dopiero się kończy! A nie wjechał tam! Szkoda, że nie dał rady. Ale jak on to patrzy, ma na może walczyć? Nie może. 6 harvesterów zabitych kolejnych. Ten Archon, jak już mówiłem, on będzie bardzo denerwujący. Ma na cały czas szuka momentu, żeby dostać się do środka. Pamiętajmy, że ma blokowane masa wydobycie raz za razem. Owszem, mój Jezus Maria, ile mu... O, panie! To by było na tyle. Jeżeli chodzi o wydobycie tego pana, w tym momencie część jednostek mogłoby się tam wbijać. Znowu będzie grzeczna ucieczka i zaczynamy gonitwę. Zaczynamy gonitwę. 23 harvestery zniszczone. Mana nie przeskakuje. W sumie byłoby dobrze, gdyby może przeskoczyłby przynajmniej... Ej, to był misklik ewidentnie. Nie wiem, czy to da radę zniszczyć. Pamiętajmy, że Polak ma plus 1 do ataku. Znowu adepti wysyłają się i misklik man zrobił nie to, co trzeba. Normalnie... O, leż pięknie! Ekspa zniszczona. Czy mogłoby coś piękniejszego? Tak, gdyby dwie ekspy były zniszczone. Oczywiście najpiękniejsze byłoby, gdyby trzy ekspy padły, ale jedna i tak mi w 100% wystarczy. Jeżeli mana wygra, będzie grał z Nibem w dniu dzisiejszym, ale po tym spotkaniu będzie Elazer kontra Uthermal i potem dopiero jak coś Nib kontra wygrany tego spotkania. No ja mam nadzieję, że to będzie Grzesiek. Zauważcie, że ma na tych 38 harvesterach jedzie, nic więcej tej sobie nie dorabia. Tylko i wyłącznie armię. No masa jest tylko na 18-19 harvesterach. Słabo to wygląda. Oczywiście the power of mule, ale też kończy mu się wydobycie w mainie. U many jest tego trochę więcej przede wszystkim dlatego, że no nie musiał, move tam nie zrzucał. Oj! Anti-armor missile poleciał, ale to akurat anti-armor na Archona tak nie. To jest tak zwany Guardian Shield odpalony, podchodzi jeszcze do walki, no i znowu SF-ki są ściągane. Jak już SF-ki atakują, to wiedzcie, że coś złego się będzie działo. Ładnie tu jeszcze podprowadził adeptkę, żeby sentry nie padło, bo są tylko dla niego ważniejsze, z nadzieją, że będzie później energia. No, powinniśmy mieć 2 do 1. Tak też jest! 2 do 1. Startujemy z mapą numer 4. 4, 1, 2, 3, za nami to jest czwarta. Dedukcja o Watsonie. Jeżeli zagrało się 3 mapy, to znaczy, że teraz może być 5, 6, 7, 8, to jest na pewno więcej niż 3. O tak. Więcej niż jedno zwierzę też może być odpowiedź, to również może być owca. O, owca to też jest bardzo dobra odpowiedź. 200 osób na streamie i już mi się mordka uśmiecha od ucha do ucha. Więc bardzo fajnie, wielkie dzięki, moi mili, że jesteście w dniu dzisiejszym razem ze mną. A długo dziś będziemy streamować, oj długo. Przygotowujemy się do Open Week blisko nowego. A on będzie się zaczynał w późnych godzinach. W międzyczasie naprawdę raksy w bazie many. No nie wierzę w to, aż ciastko gryznę. No. The ultimate cheese. Przy czym tak, mana zeskautował, zobaczył pustkę. Aha. Jejku, Grzesiu! Zeskautuj swojego maina, co? Zeskautuj swojego maina, ale fajne, że 2G, fajnie, że są 2G. Bunkier, ja pierdzielę. Proxy od many.
Ja bym powiedział, że Proximany będzie bardziej niebezpieczny. Tutaj postawić gdzieś Shield Battery i ganiać się z przeciwnikiem. Zupa, czat się pyta, zupa mleczna czy owsiana? Żadnej zupy takiej. Niedobre. To niedobre rzeczy. Mana dalej tego nie widzi. Widzę te klap dostawiony. Mana dalej tego nie widzi. No to będą jaja, bo tutaj Maruder się jeden schowa. Dopiero będzie cyrk. Mana dalej, jak nie widział, tak tego dalej nie widzi. Okej. Szukamy proxy. Akurat teraz bardzo żałuję, że nie ma kamerki na manę, bo bym to z chęcią zobaczył, co tu się będzie działo. Opa! Dobra, i szybciutko Shield Battery. Już jest jedno, już jest drugie. Pylon z tyłu gdzieś postawiony, to wydaje mi się podstawową rzeczą. Pamiętajmy o tym, że Masa nie będzie mógł leczyć swoich jednostek. Jeżeli ta SCV-ka by padła, albo nawet bunkra się tutaj nie postawi, to ten bunkier mu nic nie da. Tak szczerze powiedziawszy, SCV-ka na dole. Zabić SCV-kę i jesteś już bardzo szczęśliwy i tak naprawdę agresja już została, no może nie do końca zatrzymana, ale agresji się oberwało właśnie mocno po łbie. Robotic Facility dostawiony, podwójny Shield Battery gotowy. Nie wiem, i teraz już to niszczymy. 3 do 1, proszę Państwa, 3 do 1 tańczący. Zhańbiłeś, ma się tutaj. Bardzo mi przykro, zhańbiłeś tutaj nasz ród fanów Many. Ej, ale tu jeszcze Maruder wyskoczył. Grzesiek, no bez jaj. Co on tu może zrobić? On tutaj nic nie zrobi, byle Immortal i posprzątane. 1. Uuu, cyklon się rusza. To jest ciekawa sytuacja z tym cyklonem wyjeżdżającym. Agresja najprawdopodobniej zostanie lekko zablokowana, ale pamiętajmy o tym, że mana może sobie wbijać się tutaj na górę, jeżeli dałby radę zniszczyć. Jak on tutaj wejdzie, przecież nikt będzie wcześniej czy później musiał walczyć. Co, jakieś Banshee ma się pojawić? Jakiś Siege Tank ma się pojawić? Coś w tym stylu? No, dobrze, że tam przeżył. Pylonik dostawiony. Okay. Ganiamy się, obsk mi się przydał, ale Immortal będzie i tak dobry pomysłem. Za chwileczkę pierwszy Siege Tank, mana już sobie postawił ekspansję. Potem jakiś Observer wydaje mi się, że wystarczy. Nie, no Grzegorz teraz będzie tańczył z nim. No, Spidey będzie zniszczony. To jest fajna sytuacja, że przy okazji jedne raksy trochę podleciały mi tak jak trzeba, no i nie wiem czy je zniszczy, raczej mało prawdopodobne, ale zapłoną i tym będzie musiał się zajmować przez chwilę przynajmniej Masa. No i co, wysyłamy Immortala, czy Immortal byłby w stanie walczyć z Siege Tankiem? Jakby ciężko, wiecie, ciężka sprawa. No, o to chodziło. Teraz oczywiście uwaga na skan. Skan poleciał, Opsa nie ma, ale to też. Poleciał skan, spadły minerały. Mana będzie teraz blokował przyjmka, żeby ten nie mógł zejść sobie na dół. Jak spróbuje zejść, to potem szybciutko raku, ciachu, force fieldzik. Ej, tam w sumie byłby... Wjechał na dół. Trójką, musiałby trójką wjechać. Trójka byłaby w sam raz. Immortal się skończył? Tak, nie no, spokojna. Spokojna sprawa. Force fieldu jak coś. Ciekawi mnie ten Raven, tak naprawdę. Na co liczy Ravenem, że pozbędzie się trochę tarczy? Nie, żeby pozbywać się Obserwera łatwiej. To też ma sens. Jak najbardziej. Będzie próba wyjścia teraz chyba, czy nie, przestawia sobie szlanki na razie tylko. No i zaczyna się zabawa, próba wyjścia, force field 1, ale tam nic wielkiego nie złapał. Chyba mana mógłby sobie już odpuszczać tutaj ten containment, który założył.
bo to jest bez sensu. Ma zabezpieczoną bazę, upgrade'y sobie robi, moce produkcyjne są, a wszystko, co może zrobić w tym momencie masa, to zaatakować. No bo masa nie ma możliwości gry makro tutaj. Nie po takim... po tym, co się tutaj stało. Jak mana wygra, to aż sobie zjem kolejny kawałek ciasteczka. A co mi tam? Jak nie, jak tak. Dobra, upgrade dla adeptek, to świetnie. Pamiętajmy, że na upgrade zwiększa prędkość ataku adeptek, to tak sporawo. Szybko leją przeciwnika po łbie, tak jak należy wręcz leją. I to mnie wtedy cieszy. Okej, zobaczmy, adeptki zdropowane do środka, no pięknie. Więc tu to jeszcze będzie obrywało, ucieczka Warpryzmem, on widzi, że ta armia idzie, mana będzie pewnie ściągał SCV-ki jak coś, w razie W trzeba będzie SCV-ki ściągnąć, tak, i do tego cofnął dwa cyklony, trochę Marines, jednego Marinesa, trochę Marauderów. O Jezu, Grzesiek, na lądzie z bokiem robi, no Grzesiek, nie on cię bokiem robi, mass recall. Ej, to jest w sumie dobry pomysł, Immortal chyba uciekł, tak, nie walczy, poczeka aż tutaj, no to spadnie, SCV-ki ściągnięte. Fajny mass recall, mana zobaczył, czy to jest dobry pomysł, no i wykorzystał. Eko u masy właśnie padło. To jest ostatnia bitwa, którą masa będzie chciał teraz zrobić. Immortalek, byłoby dobrze, gdyby strzankami się zajęły. A to nawet jest bez znaczenia, bo mana po prostu wchodzi w niego. Wspaniale. GG World, mana wygrywa 3 do 1. Mana będzie grał z Nibem, więc mamy szansę na polski finał. A osoby, które są na YouTubie, wielkie dzięki, że byliście dzisiaj razem ze mną. Mam nadzieję, że bawiliście się w sam raz i dobrze. Jeżeli tak, to pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, nacisnąć durny dzwoneczek, etc. Wiecie, jak wszyscy YouTuberzy o tym gadają, więc ja też niestety muszę o tym powiedzieć. Do usłyszenia, do zobaczenia na tubie. Pa, pa.